bardzo ciekawa ulica, proszę Państwa, w Warszawie, przy Wybrzeżu Szczecińskim na skrzyżowaniu. My mamy tutaj Centrum Nauki Kopernik, przejdziemy się w kierunku Centrum Nauki Kopernik, bo ja idę do Buchu. I teraz tak, tu ani autobusu, ani czego. Mercedes nie posiada toalety, to więc trzeba metrem. Na stacji metro Daszyńskiego nie ma toalety. Nawet może, jeśli jest, to jest ukryta, ale pewnie nie ma. Proszę Państwa, nie ma żadnych oznakowań, żadnego nic, bo te oznakowania to jest jak w mydle i powidle. Burdel taki, przed robnicą napisane to. Proszę Państwa, piękny ten most, już dawno wybudowali. Piękny ten stadion też, już dość dawno. Ciekawe, co w Chełmie jest, proszę Państwa. W kościele nie chcą chodzić do kościoła, ponieważ kościołów w Warszawie jest za dużo. Za dużo jest kościołów. Warszawa jest katolicka, ale nie chcą chodzić. Tu się coś buduje, proszę Państwa. Pięknego, już końcówka też. Nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby. Ekstra. No i buziaczki i proszę jeść kaczki. Proszę Państwa, to jest ulica jaka? To jest ulica, bo tam dalej jest ulica. Dobra, dobra, 5,56, czyli 127. Jak wsiądziesz, to od razu jesteś w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, czyli w lewo i w prawo. A tutaj Centrum Nauki Kopernik, które udało się, nie udało się, bilety to po miesiącu zdobywasz, aby tu wejść, ale ja wiem, zdobyli się o Pałac Kultury Stalina i Lenina, widać, zdobyli się na handel, proszę Państwa, żeby sobie zarobić na tych kafejkach, kawiarenkach i tak naprawdę, czy coś z tej nauki wynika, jak Motłoch jest ciemny i średniowieczny, no na przykład Krystyna Pawłowicz, piękny wykład na temat Unii Europejskiej. Och, jaka ona mądra. Och, jaka ona inteligentna. Syreny, most. Ale proszę Państwa, żeby ona tak opracowanie zrobiła na temat, proszę Państwa, Trójcy, aby dowiedzieć się, że Trójca pochodzi z pogaństwa. Na temat ten i tamten, że dusza nieśmiertelna od Platona pochodzi, proszę Państwa, że z prawdą biblijną nic wspólnego nie ma. No to byłoby jeszcze coś. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I przejdźmy się tam 150 metrów i w lewo i w prawo. Będziemy mieli Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Warto tu przyjść, warto tu być, proszę Państwa. Ale kiedyś mogłam tu wejść, ale mi się nawet nie chciało. Ale nie, tu były wernisaże tam od strony Wisły. Piękna galeria. I na kilku wernisażach już żeśmy ze 2 lata temu, 3 lata temu byłyśmy. Proszę Państwa, póki co stare wozy jeżdżą po Warszawie. No ale bardzo dobrze, że jeżeli są, to po co mają stać w muzeum? Muzeum może być na kółkach. Zapraszamy do Centrum Nauki Kopernik, może po 2 miesiącach wejdziecie, nie wiem, co będziecie oglądać i nie wiem, co oglądać. Natomiast, ale to jest możliwe, natomiast jeżeli chodzi o Pismo Święte, studiowanie Pisma Świętego, to jest to niemożliwe, bo Biblia jest zaszyfrowana. Biblia jest dla pokornych, dla skromnych, po prostu dla ludzi. Ale jeżeli ktoś z siebie zrobił gada, jest napięty, zawzięty i sztuczny nie człowiek, jest gadem, to co można zrobić? Nic. Nic już się nie da. Biblia jest jakby treść Biblii zaszyfrowana. Jezus powiedział tylko dla prostaczków. No to jak ktoś takiego przeczyta, Bielecki jak przeczyta, że tylko dla prostaczków, no to nie zrozumie po prostu, że w Piśmie Świętym są rzeczy, które nie są dla niej, tylko jest księgą uduchowioną i nie dla ludzi pewnych takich pysznych, butnych, zarozumiałych. Na pewnym sensie chcieli być mądrymi, stali się głupi. Chodź do kościoła zamiast ciągnąć dziaduwa, to ona ciągnie chodź do Centrum Nauki Kopernik, bo okazało się, że po miesiącu będzie mogła wejść do Centrum
zobaczyć, o co tam chodzi. No, może jakie dziadostwo mnie tu przepuści, bo przejść nie jest łatwo. Proszę Państwa, Warszawa, jest Warszawa, po prostu jest w mrocznej ciszy, w porannej mgle. Państwo zobaczą stare, jak ten budynek stary, oni go chyba muszą odremontować, czy co. Ile jest autokarów, ludzie przyjezdni, bo myślą, że tu w Warszawie jest nie wiadomo co. Daj spokój. Radio Koncito.